Hej, witajcie. Z tej strony Durwart. Witam Was w garażu serwera testowego Łatki 1.0.2, oczywiście z gry World of Tanks. Serwer dopiero co wystartował. Miałem okazję zagrać już nowymi radzieckimi pojazdami K-91, czyli nowym czołgiem średnim oraz obiektem 277, czyli najnowszym czołgiem ciężkim, i po pierwszych bitwach zagranych na tych dwóch pojazdach już znacie moją opinię na ich temat. Po tytule, tak jak to opisałem, czołgi są przegięte. Dlaczego? Zaraz pokażę Wam czyste statystyki. W tym materiale, od razu uprzedzę, nie będzie żadnej bitwy, skupimy się tylko na wartościach liczbowych. Oczywiście weźmy pod uwagę to, że jest to wstępna faza serwera testowego, dopiero co on wyszedł, czeka nas przynajmniej jedna, jak nie dwie, zmiany statystyk, o ile Wargaming zdecyduje się cokolwiek z tymi czołgami zrobić. Zacznijmy od K91, którego porównam sobie z pozostałymi drzewkowymi pojazdami, czyli obiektem 140, obiektem 430U oraz T62A. Z uwagi na to, że zabrałem załogę ze 140, tutaj dla równowagi dodam te umiejętności na załodze, które miałem opracowane wcześniej, i zobaczcie, jak na tle swoich rówieśników prezentuje się K91. I od razu zaznaczę, nie będzie to jeszcze przysłowiowa truskawka na torcie. Jeśli chodzi o K91, pod względem siły ognia, sami widzicie te wartości. Najlepszą do tej pory miał T62A według skali wargamingowej. Tutaj dochodzimy do ponad 900 punktów. Średnia penetracja na pocisku zwykłym to 276. Pozostałe pojazdy nie przekraczają 270 i wydawać by się mogło, że kilka milimetrów to nie jest duża różnica, ale weźcie pod uwagę, że te wszystkie pojazdy walczą na tym samym poziomie i spotykają się z tymi samymi przeciwnikami, więc te dodatkowe 12 mm penetracji względem 430 może czasami robić różnicę. Drugą przegiętą według mnie rzeczą w K91 jest jego szybkostrzelność. W porównaniu ze swoimi rówieśnikami, z takiego określenia postaram się tutaj korzystać, mamy 11,17, co w porównaniu z 430, która ma oczywiście zdecydowanie większe obrażenia na strzał od pozostałych pojazdów, wygląda to naprawdę niesamowicie. A gdybyśmy mieli zestawić to z 430 i T62A, no, różnica 0,4 to naprawdę sporo. Jak to przekłada się na czas przeładowania? Oczywiście z modułami takimi jak wentylacja i dosyłacz, bo dla mnie jest to standardowy pakiecik, mamy o 0,2 sekundy szybciej niż w 140, przepraszam, i troszeczkę szybciej o 0,08 sekundy względem T62, który według wielu jest chyba najsłabszym radzieckim medem. No i po wprowadzeniu K91 podejrzewam, że T62A na takim miejscu pozostanie. Oczywiście T62A ma też swoją unikatową cechę. Tutaj najszybciej w porównaniu z pozostałymi pojazdami obraca wieżą, a skoro jesteśmy przy wieży, to K91, skąd mi się to T wzięło, nie wiem, oczywiście swojej wieży nie obraca o 360 stopni, obraca ją tylko o 180 stopni. Tutaj linia, którą staram się Wam zaobrazować, jest maksymalnym wychyłem naszej wieżyczki. Oczywiście będzie to niejako narzucało nam pewien specyficzny styl gry. Takim pojazdem do objeżdżania raczej on się nie będzie nadawał. Tutaj będziemy musieli raczej skupić się na walce frontowej, być może z drugiej, a nawet z trzeciej linii, choć przy tej penetracji będzie ten czołg do tego
się jak najbardziej nadawał. Konstrukcja pojazdu wymusza również opuszczanie działa, które wynosi tylko 5 stopni. Podnoszenie w porównaniu ze swoimi rówieśnikami wypada tutaj najlepiej, bo mamy aż 20 stopni, co może być sporą zaletą w pewnych sytuacjach, gdzie będziemy musieli spojrzeć w górę i trafić czołg, który wyjeżdża na nas z jakiegoś snajperskiego balkoniku. Kolejną rzeczą, która będzie bardzo mocno wyróżniała nowy K91, to czas celowania. Te wartości, jakie w tym momencie widzicie, nie są w żaden sposób podmienione w programie graficznym. To wszystko wynika z umiejętności wyszkolonej załogi oraz modułów, jakie mam założone. Tu dla formalności pokażę Wam jeszcze, jak wygląda konfiguracja. Mam wentylację, dosyłacz, czyli wspomniane moduły, oraz stabilizator MK1 dla czołgów średnich. Wracamy do tego parametru. 1,56 czas celowania. W bitwie, którą sobie zagrałem, celowo starałem się ruszać wieżą na boki w trakcie jazdy. Czułem się niemal jak w pojeździe nacji niemieckiej, które cechują się tutaj najlepszą celnością. Co do stabilizacji działa, ciężko jest mi w tym momencie odnieść się do pozostałych czołgów średnich na tym poziomie, ale K91 naprawdę wyglądać będzie niesamowicie pod tym względem. Ten rozrzut działa i szybkość celowania przekłada się również na celność na 100 metrów. Tutaj suchy parametr wynosi 0,3. Jest to chyba najlepszy parametr, jeśli chodzi o czołgi średnie, aż z ciekawości dodam jeszcze na szybko do naszego porównania Leoparda, który ma również bardzo celne działo. No tutaj na Leopardzie jest 0,28. No, nie mogłem wymagać lepszej celności niż na czołgu niemieckim, ale jak widzicie po suchych statystykach jest to bardzo porównywalne. Wracamy jednak do porównania z rówieśnikami radzieckimi. Wszystkie te parametry, o których wspominałem, przekładają się na liczbową wartość uszkodzeń na minutę, które na K91 przekraczają 3500. Oczywiście T62A te parametry ma bardzo zbliżone, ale tak jak już wspomniałem, przepraszam, pojazd ten nie cieszy się jakąś wielką sympatią graczy. Od wielu, wielu już miesięcy, jeśli nawet nie lat, przegrywa ze 140. Jedyną wadą, jaką zauważyłem w tym K91, to mała, jak na 10-poziomowego meda, ilość punktów wytrzymałości. Mamy tylko 1800, ale podejrzewam, że jest to zabieg celowy, aby zrebalansować nieco ten pojazd na tle pozostałych maszyn. Te 150 czy 200 HP w porównaniu z innymi pojazdami radzieckimi czasami mogą mieć spore znaczenie. Będzie po prostu trzeba nieco bardziej te HP oszczędzać. Pozostałe parametry nie wymagają chyba jakiegoś szerszego omówienia. Tutaj warto jest jeszcze wspomnieć słów kilka na temat pancerza, którym ten pojazd niestety nie będzie mógł się za bardzo pochwalić. 140 mm na przedniej płycie, co prawda dobrze skontowanej, ale to nie jest wartość, która będzie robiła wrażenie na dziesiątkach. Weźmy również pod uwagę to, że silnik, który znajduje się z przodu tej maszyny, będzie całkiem przyjemnie łykał od artylerii. No i strzały z podpałą będą pewnie zmorą tego pojazdu. No mi w jednej bitwie nie zdarzyło się spłonąć, może to dlatego, że nie było artylerii, ale będziemy musieli wziąć pod uwagę to przy naszym stylu gry, aby tym pojazdem raczej nie stać długo w miejscu. Pancerz wieży tutaj bardzo podobne wartości jak pozostałe pojazdy, oczywiście 430 w tym porównaniu niejako nie biorę pod uwagi, bo ten czołg, jego główną chyba w tym momencie zaletą poza działem jest oczywiście pancerz, ale pozostałe pojazdy te pancerze mają dość mocno zbliżone. Tyle jeśli chodzi o czołgi średnie, trochę się nagadałem, ale przechodzimy do wspomnianej już truskawki na torcie, jak mawia klasyk. Za chwilę zobaczycie, jak wygląda na tle swoich rówieśników
Obiekt 277. Oczywiście tutaj wezmę też do porównania dla czystej formalności obiekta 705A, którym jeszcze osobiście nie miałem przyjemności zagrać na zwykłym serwerze. Serwer testowy nie jest miarodajny, ale jak wygląda 270? Przepraszam, jeszcze tylko dołożymy załogę do ISA 4, bo to właśnie z ISA ukradłem na potrzeby filmiku i na potrzeby bitewki załogę. Zobaczcie, jak wygląda 277. Pojazd, który z wyglądu od razu przypomniał mi starego ISA 8, kto gra od tak dawna w World of Tanks, pewnie również ten pojazd pamięta, ale przejdźmy do cyferek. Siła ognia, również według wargamingowej skali, no 277 bije rywali na głowę. Uszkodzenia 440 na ISie 4, po 490 277 oraz IS 7, no i działo 705, 650 uszkodzeń. Penetracja, tu mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest podobnie jak w K91, czyli wszystkie cyferki na korzyść nowego pojazdu, ale zobaczcie na czas przeładowania i angielsko brzmiący rate of fire, czyli ilość strzałów na minutę. W porównaniu z 705 nawet nie ma co mówić, ale IS-4 i IS-7, które według wielu uchodzą za czołgi równorzędne, wypadają bardzo blado względem swojego najmłodszego brata. Czas przeładowania oczywiście z modułami, czyli wentylacją, dosyłaczem i braterstwem broni na załodze, nieco ponad 10 sekund na ISie 4, IS 7 to 11,3, o 705 pominę milczeniem, a tu schodzimy poniżej 9,5 sekundy. Przypominam oczywiście wszystkim, że te parametry możemy jeszcze poprawić, dodając wyposażenie za obligacje, a podczas trwającego trybu frontline, jeśli nie graliście, to serdecznie zachęcam, można tych obligacji trochę zdobyć, aby zaopatrzyć się właśnie w lepsze moduły. Wszystko możemy podnieść jeszcze dodatkowo racjami bojowymi, których ja bardzo rzadko na czołgach ciężkich używam, jednak gaśnica jest dla mnie osobiście lepszym wyborem. Tak więc zobaczcie, o ile moglibyśmy jeszcze zejść na tych parametrach. W sumie to porównamy to sobie na koniec tego filmiku. Teraz zostańmy przy tych parametrach. Jeśli chodzi o obrót wieży, no tutaj ciężko jest porównywać te pojazdy. Mogę powiedzieć, że ten parametr jest bardzo zbliżony. Jeśli chodzi o opuszczenie działa, tutaj niestety 277 nieco traci na tle swoich rówieśników. 705 z racji na konstrukcję kadłuba i konstrukcję wieży, to opuszczanie ma troszeczkę niższe, ale tutaj 5,5 stopnia versus 6 stopni. No, wygląda nieco gorzej. Pewne miejscówki nie będą dla nas dostępne. Ale przechodzimy do kolejnej rzeczy, która każe mi nazywać tego radzieckiego HTK bardziej czołgiem niemieckim niż radzieckim. Mowa tu oczywiście o czasie celowania i celności na 100 metrów. Mamy tutaj do czynienia z prawdziwym snajperem. 2,29 versus ponad 2,5, 2,6, 2,7 celowania na pozostałych maszynach robi z niego naprawdę wybitnego strzelca. Dodatkowo celność na 100 metrów spada tutaj poniżej 3,3, 0,33 oczywiście, tutaj mamy 0,36, 0,37, no 0,42 to szkoda w ogóle wspominać. Tu mamy kolejny niemalże niemiecki parametr. Te wszystkie wskaźniki przekładają się na zadawane uszkodzenia na minutę, pozostałe maszyny nie przekraczają 2650, a tu dobijamy do ponad 3000. Oczywiście, tak jak i w przypadku nowego czołgu średniego, tak i nowy czołg ciężki traci względem pozostałych pojazdów na ilości HP, ma ich tylko 2200, co w porównaniu chociażby z ISem 4, 300 punktów wytrzymałości różnicy, to jest na dobrą sprawę o jeden strzał przyjęty od czołgu średniego mniej.
Tak więc po raz kolejny czołg wymuszać będzie oszczędzanie HP, w czym nie pomoże mu blado wyglądający względem konkurencji pancerz. Na kadłubie mamy 140 mm, oczywiście wszystko jest pod całkiem niezłym kątem. Miałem już okazję przekonać się, jak ten pancerz odbija, jak przyjmuje za zero pociski hit, co zaraz pokażę Wam w screenach z bitewki. Miało nie być bitwy, ale screeny będą. Pozostałe parametry możecie sobie na spokojnie prześledzić. Ja nie będę się aż tak mocno nad nimi skupiał. Obiecałem Wam jeszcze sprawdzenie, jaki DPM wyjdzie na ulepszonych modułach. A, to wszystko muszę najpierw pościągać. Wybaczcie, nie będę tutaj ciął materiału, to przedłużyłoby mi troszeczkę czas jego, nazwijmy to, produkcji. Zaznaczmy ulepszone moduły. No, w sumie to mógłbym jeszcze dać racje bojowe, ale tak jak mówiłem, ja na nich nie gram, więc to byłaby wartość wyimaginowana 3220. Czy ten czołg nie nazwiemy za 2-3 dni rzeźnikiem? Pewnie tak. Oczywiście określenie czegoś mianem rzeźnika nie będę przypisywał sobie. Pochodzi ono z pewnego kanału odnośnie FIFA. Kto gra w FIFA pewnie wie, o kim mówię. A zobaczmy jeszcze raporcik z bitwy na 270. Była to moja pierwsza rozegrana bitwa na serwerze testowym. Może nie jest jakaś wybitna, ale zobaczcie na cyferki. 3213 uszkodzeń, 2 zniszczone pojazdy. No, celność może nie oddaje jego surowych parametrów, ale w samej bitwie działo było naprawdę mega, mega przyjemne. Grałem tą bitwę na Overlordzie, więc tam dystanse są całkiem potężne, ale udało się naprawdę trafić kilka takich strzałów, które teoretycznie wejść nie powinny. Zobaczcie jednak, jakiej rzezi dokonał mój sojusznik, grający również na 277. 5 zniszczonych pojazdów i przekroczone 8000 uszkodzeń. Nie wiem, czy nie była to również pierwsza bitwa tego zawodnika. Jeśli tak, serdeczne gratulacje dla rosyjskiego gracza, który na 22 strzały 21 trafił. 19 z tych strzałów to były strzały z penetracją. Wszystko. Znaczna część tych uszkodzeń zrobiona jednak na dystansie poniżej 300 metrów. Tak oto prezentują się nowe nadchodzące pojazdy drzewka radzieckiego. Moim skromnym zdaniem zarówno 91 K91, który może zyska miano Quasimodo przez ten guz na wieży, jak i obiekt 277 doczekają się mimo wszystko drobnego rebalansu. No, chyba że Wargaming zdecyduje się wprowadzić te pojazdy w takiej właśnie formie. Dajcie mi znać w komentarzu, proszę, odnośnie waszych ocen tych dwóch pojazdów. Jeśli macie okazję pograć na serwerze testowym, ja was do tego serdecznie zachęcam. Mam nadzieję, że odzew z waszej strony odnośnie oceny tych maszyn będzie spory. A jeśli dacie mi również o tym znać w komentarzach, to postaram się jeszcze z serwera testowego nagrać dla Was jakieś bitwy. Zarówno K91, nowym czołgiem średnim, na opracowanie którego właśnie, bo to też rzecz istotna. Potrzebować będziemy 252 700 punktów expa, wszystko do zdobycia na obiekcie 430 w wersji drugiej oraz do czołgu ciężkiego, grając T10, musimy zrobić 220 800 punktów doświadczenia. Ja te liczby już niemal osiągnąłem. Na T10 nie chcę mi się jej już odkupywać. Dołożę sobie z Free Expa, a obiektem 430 wersja druga. Jeszcze będę musiał trochę pograć. Tak oto przedstawiają się wstępne, zaznaczę to raz jeszcze, wstępne statystyki dwóch, jak dla mnie, przegiętych radzieckich maszyn. Czy wy jesteście podobnego zdania? Czekam na komentarze. Raz jeszcze poproszę o waszą opinię. A w tym materiale to tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!